Cześć, witam. Wróciłam właśnie z marketu budowlanego. Jestem tak podekscytowana, że muszę Wam natychmiast o wszystkim opowiedzieć. Moja ekscytacja, jak widzicie z tytułu, nie wynika z farb, parapetów, parkietów czy innych tapet, tylko z zupełnie czegoś innego. Otóż w internecie dowiedziałam się, że ten market budowlany wyszedł z inicjatywą utworzenia klubów książki. Market budowlany, którego nazwy nie mogę ujawnić, ale jego nazwa brzmi z francuska i ma swój odpowiednik również spożywczy, wyszedł z taką inicjatywą i w internecie się rozpoczęło. Co za durnota! Już nie mają czego sprzedawać w tym markecie budowlanym. I kiedy dowiedziałam się, że w międzyrzeckim markecie, tymże, taki klub książki powstał, natychmiast tam pojechałam na Sienkiewicza 1. No i co? I odkryłam przecudny dla czytacza, czoholika zaułek. Nazwałam ten zaułek zaułkiem książek. Jest tam w tym zaułku stolik, krzesła, no i mnóstwo szafek z książkami. Policzyłam, że w międzyrzeckim markecie jest tych książek około 300, a są to następujące wydawnictwa. Zaraz Wam powiem, a mam. Oleksiejuk czy Oleksiejuk, Albatros, Świat Książki, Bellona, Fabryka Snów czy Insignium. Jest jeszcze jedna, nazywa się Wydawnictwo Papierowy Motyl. No i co? I wśród tych 300 książek, tych wydawnictw, inne też są, można zrobić w sposób następujący, postąpić z tymi książkami. Można te książki w tym markecie czytać, w tym zaułku książek. Można je kupić. Kupiłam, pokażę. A można je także wypożyczyć. Wypożyczyłam, powiem na jakiej zasadzie to się odbywa. Otóż książki są różne. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych no jest 365 dni, ale jest też Borys Akunin, Gretkowska, Katarzyna Mirek czy Krystyna. Katarzyna Mirek, no i inni. Jest naprawdę w czym wybierać. Dla dzieci to Pucio Pucio i inne też jest w czym wybierać. I co? Aha, dobrze, więc najpierw sobie książki wybrałam, ale nie byłabym sobą, gdybym nie przeprowadziła sondy wśród klientów tego marketu. Sonda moja polegała na tym, że przedstawiałam się i pytałam, czy ta inicjatywa książkowa jest głupia, durna, mądra, dziwna, jakakolwiek. No więc wyniki mam następujące. Spośród sądowanych osób 100% wypowiedziało się o takiej inicjatywie pozytywnie, że jest to dobry pomysł, że książka zawsze przecież w innych marketach i sklepach też się sprzedaje, a jak się zwróci uwagę na książkę, to może coś. Porozmawiałam z panią odpowiedzialną za zaułek książek, która powiedziała mi, że tak, cieszy się dużym zainteresowaniem, ludzie książki kupują, a nawet wypożyczają. Ten klub książki, przeczytałam sobie też odezwy jakiegoś tam dyrektora, zastępcy tego marketu, dlaczego, jaki był cel organizowania takiego zaułka książek, takiego klubu książki. No więc cel, jak możecie się domyślać, jest świetlany, prześwietny, propagowanie czytelnictwa książki i z czym ja się oczywiście zgadzam. Sama taką inicjatywę, jak już się domyślacie, rękoma i nogami popieram. I teraz co? Reakcje na książki są różne. Będzie opis sytuacji, rodzina trzyosobowa, mama, tatuś i dziewczynka. Jak się okazało, chyba trzecioklasistka. No, bardzo zainteresowana, bardzo ją interesowały te książki. Tatuś chyba kupował wiertarkę i poświęcił oglądaniu wiertarek dużo czasu, różne typy. Mamusia w tym czasie oddała się oglądaniu bratków i liczeniu pąkówek,
A kiedy dziewczynka chciała podejść do zaułka książek, bo te książki takie kolorowe, usłyszała do rodziców: chodź tu, tam nie ma nic dla ciebie. A to była taka obserwacja. Ale pozytywne są odczucia i ja tę inicjatywę też popieram. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, dobrze. Więc jak zostać klubowiczem? Żeby zostać klubowiczem, trzeba książki wypożyczyć i do tego przejdę. Najpierw powiem, co kupiłam. Wszystkie kupione przeze mnie kosztowały 9,90, a więc tak jak w innych tam sklepach. Przede wszystkim Joanna Sendłak z ogniem. Miłość Grażyny Bacewicz w przededniu wojny. Ja już mam tę książkę w koszyku w jakiejś księgarni internetowej za tam 30 wiadomo co. Nie wiem, czy tutaj jest oryginalna cena, ale nie. Grażyna Bacewicz, wybitna polska kompozytorka i skrzypaczka. Przed wojną zakochała się, chciałam koniecznie przeczytać tę książkę i mam ją za 9,90. Następnie Zajączek będzie Wielkanoc, taka różna. Przepiękne wydanie, Juliusz Verne. Dzieci kapitana Granta. Jak ja kochałam tę książkę. No i kocham nadal. Zanim dzieci przyjadą na Wielkanoc, to oczywiście sobie ją przeczytam. Wydanie przecudne. Co to jest za wydawnictwo? Klub Podróżnika. A wydawnictwo pięknie wydało. Nie wiem, jaka to jest. W każdym razie Klub Podróżnika. 35 książek tu ma być. Dzieci kapitana Granta 9,90. Dzieci przyjadą, więc dla nich też, ale niekoniecznie chyba. Ewa Karwan-Jastrzębska, Hermes 9-10, ilustrowała Dorota Kobiela. Dorota Kobiela to jest, ona jest autorką filmu Twój Wincent, wielkiego dzieła światowej animacji. Magiczna baśń dla dzieci i dorosłych z pięknymi obrazami Doroty Kobieli. Pisarka i scenarzystka. Przepiękna baśń. Już mi się podoba ten pociąg. A propos pociągu i lokomotywy, zdobyłam z innego źródła lokomotywę Tuwima w czterech językach. Opowiem wam. A więc Ewa Karwan-Jastrzębska, Hermes 9-10. Dobrze. I co? Kryminał? Tak, kryminał. Anders Rosund, 3 godziny. Wydawnictwo Albatros. Trzy sekundy albo 3 minuty to wieczność. Jeśli on coś planował i kontrolował czas, jeśli robił to ktoś inny, 3 godziny to było niewiele. Mieli już się nigdy nie spotkać komisarz Evert Grenz i Piet Hoffman. Nie znam, co tam, Szwedzi? Tak, Szwedzi. No i wybrałam sobie te książki, też dwie, ale jedna miała cenę 49 zł, a druga cenę 38 zł, no więc pożałowałam pieniędzy, ale pani mi podpowiedziała, że mogę przecież wypożyczyć. Tylko muszę zostać klubowiczem. Jak się zostaje klubowiczem? Trzeba wypożyczyć książki. Wypożyczenie każdej kosztuje złotówkę. Czas czytania jest nieograniczony i wtedy otrzymuje się tytuł, kartę klubowicza właśnie. Wymiana książek następuje raz w miesiącu, więc będą nowe dostawy i pierwsza książka, którą sobie wypożyczyłam za złotówkę, to jest ta z wydawnictwa Ten Motyl, papierowy motyl, i to jest poezja. Poezja kobieca, tytuł No Pasaran. To jest co hiszpańskie powiedzenie z czasów rewolucji w Hiszpanii. No pasaran, nie przejdą chyba.
A więc wypożyczyłam sobie No Pasaran, poezja kobieca. I tę wypożyczyłam z powodu cudnej okładki, na której niczego nie ma. Wydawałoby się, biała okładka, ale jeżeli ręką tu prze, to jest tak, biel kości, Malika Tomkiel, biel kości. A tutaj jest postać kobiety siedząca w jakiejś asanie. Witanie czegoś tam, słońca. I jest to książka o anoreksji. Pamiętacie, jak mówiłam o, jak to? Jestem głód, że tam był problem anoreksji. Czytałam różne książki lepiej przedstawiające tę chorobę. Zobaczę, jak będzie tutaj. Jeszcze raz. Malika Tomkiel, biel kości. Książka przez papierowego motyla, wydana przecudownie. Sensorycznie, co? To są takie sensoryczne dotyki. Także te dwie sobie wypożyczyłam. No i teraz już jestem klubowiczem. Klubowiczem w tym markecie budowlanym. Co miesiąc będę sobie chodziła, żeby sprawdzać, jakie nowe pozycje się tam pojawiły. Sobie usiądę, sobie będę w spokoju przeglądała, sobie o coś wybiorę. Jestem bardzo podekscytowana, bo jakie by nie były cele tego marketu, jakby się ta inicjatywa nie zakończyła, uważam, że jest ona świetna. No jeszcze jedna obserwacja. Ludzie nie boją się wiertarek, farb, tapet, godzinami mogą tam przebywać, ale na widok książek widać w ich oczach taki lęk i omijali to, ten zaułek książek, to stoisko tak szerokim łukiem, a może dzięki tej inicjatywie się ośmielą? Może kiedyś właśnie do tego zaułka książek się dosiądą? Taka podekscytowana opowiedziałam Wam o inicjatywie pewnego marketu budowlanego, a może się za bardzo jaram. Może to jest pomysł durnowaty, tak jak piszą w internecie. Może nie trzeba się tak jarać. No, piszcie, wypowiadajcie swoją opinię, tonujcie mój entuzjazm czy moje podekscytowanie, a swoją drogą zachęcam, żebyście wstąpili do marketu budowlanego o francusko brzmiącej nazwie i sprawdzili, czy tam u Was też jest zaułek książek, no i jak się te książki tam Wam podobają. To tyle. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.